Cześć, jestem Magda z selfmastery.pl. Dzisiaj będę mówić o jednej z najbardziej podstawowych i najważniejszych koncepcji w rozwoju osobistym i w życiu w ogóle. Ta koncepcja dotyczy wszystkiego, czego chcesz się nauczyć, nieważne czy to jest biznes, sztuka, relacje, wszystkie rzeczy związane z tym, w czym chcesz być dobry. Ta koncepcja to mistrzostwo. Ścieżka mistrzostwa może zacząć się dla Ciebie zawsze wtedy, kiedy zaczynasz się czegoś uczyć albo coś naprawdę ważnego dla siebie zmieniasz. Dla mnie taką dużą zmianą i okresem nauki było rozpoczęcie selfmastery.pl, bo nie miałam pojęcia ani o nagrywaniu, ani o oświetleniu, ani o edytowaniu wideo i nauczenie się tych rzeczy nawet na podstawowym poziomie było dla mnie naprawdę dużym wyzwaniem, ale też dało wielką satysfakcję, bo pozwala mi dzielić się tym, co uważam, że jest najważniejsze. Wszystko to było możliwe dzięki książce, którą przeczytałam jakiś czas temu i która naprawdę dała mi bardzo mocno do myślenia na temat pracy i nauki, a to jest książka George'a Leonarda pod tytułem Mastery. George Leonard pokazał mi, a raczej przeczytałam w tej książce, że istnieje uniwersalny proces mistrzostwa, że istnieje coś, co niezależnie od dziedziny może doprowadzić Cię do sukcesu i to jest całkiem, można powiedzieć, naukowy sposób. Kiedy zaczynasz się czegoś uczyć, oczekujesz jakichś rezultatów. Zaczynasz to z intencją taką, że przyniesie Ci to coś innego, czego jeszcze w tej chwili nie masz. Więc wydaje Ci się, że pójdzie gładko, że z każdym dniem będzie coraz lepiej, że te postępy będą coraz większe i że nie będzie żadnych problemów po drodze. Twoja idealna krzywa, a raczej prosta postępów wygląda tak. Oczekujesz postępu proporcjonalnego do wysiłku, jaki wkładasz w daną rzecz. Niestety to nie ma nic wspólnego z tym, co spotka Cię naprawdę. Twoja realna krzywa postępu wygląda bardziej jak trochę zmodyfikowane schody i to jest właśnie krzywa mistrzostwa. Wygląda tak. Pierwszym krokiem jest decyzja, to znaczy podejmujesz decyzję o tym, że będziesz coś zmieniać albo że wprowadzasz jakąś rzecz, której będziesz się uczyć. Wkładasz w to wysiłek, twój pierwszy wysiłek i osiągasz swój pierwszy rezultat. Znów wkładasz wysiłek i znów osiągasz rezultat i tak w kółko. Żeby możliwe było dla Ciebie przetrwanie tych momentów, kiedy wkładasz wysiłek i rzeczywiście nie widzisz za bardzo postępów, potrzebujesz właśnie zrozumienia krzywej mistrzostwa i potrzebujesz odpowiedniego sposobu myślenia, które będzie Cię wspierać w tej sytuacji. Właśnie ten czas, który jest pomiędzy kolejnymi postępami, George Leonard nazywa plateau. To się może wydawać najtrudniejszy okres na Twojej drodze do osiągnięcia celu, na którym Ci zależy, ale tak naprawdę tam jest Twój sukces i tam jest Twój postęp. Kiedy Twoja praca właśnie w tym okresie skumuluje się i naprawdę to wszystko złoży się razem w całość, Twoje postępy eksplodują. To będzie taka kumulacja nauki, która w końcu przyniesie Ci upragniony rezultat i przeniesie Cię na kolejny stopień. Będą też okresy, kiedy będzie Ci się wydawać, że cofasz się w procesie, czyli że to, co umiałeś wczoraj, dzisiaj nie wychodzi Ci tak dobrze i musisz się uczyć tego od nowa. I to jest normalne. To jest normalny proces nauki i nie ma się czym niepokoić, chyba że rzeczywiście dalej nie wkładasz pracy w to, co robisz i po prostu się poddajesz. Dostosuj swoje oczekiwania do krzywej mistrzostwa, bo naprawdę bez tego, jeżeli będziesz działać na swoich starych oczekiwaniach, to prosisz się o to, żeby ponieść porażkę. Te momenty, kiedy będziesz mieć tą eksplozję rezultatów, czyli te momenty pików, radości, szczęścia i w ogóle satysfakcji z tego, co robisz, one będą trwały tylko chwilę. Przynajmniej tak może się wydawać. Ale sekretem mistrzostwa jest to, żeby pokochać plateau, żeby pokochać to, co robisz, żeby polubić to, co robisz i sposób, w jaki to robisz. Tylko tak rezultaty naprawdę będą przychodzić do Ciebie naturalnie i będą Ci dawać wielką satysfakcję. Nauka i osiągnięcie sukcesu, o jakim marzysz, może Ci zająć nawet 10 lat, czasem zajmuje dużo więcej. Dlatego bez lubienia tego, co robisz, wypalisz się dużo wcześniej, to znaczy zanim osiągniesz swój rezultat, więc ta cała praca pójdzie na marne. Właśnie dlatego musisz pokochać plateau i musisz polubić to, co robisz.
Prosty przykład. Większość osób, kiedy przechodzi na dietę albo zaczyna ćwiczyć, nie bierze pod uwagę jednej najprostszej rzeczy, którą powinni rozważyć w ogóle jako pierwszą. Czyli czy wybieram sport, który lubię i czy wybieram jedzenie, które jest zdrowe, ale które jestem w stanie przełknąć dłużej niż przez 2 tygodnie. Więc to jest jakby warunek powodzenia. Musisz sobie pomóc w tym, żeby odnieść sukces. I to jest właśnie Twój sposób na to. Po prostu wspieraj się w tym, wybierając rzeczy, które są dla Ciebie dobre, czyli które lubisz, ale które też doprowadzą Cię do rezultatu. Istnieją 4 antymistrzowskie typy podejść ludzi, które dosłownie skazują ich na porażkę. 3 pochodzą od George'a Leonarda, 1 ode mnie, też na bazie mojego własnego doświadczenia. Pierwszy typ to dabbler. Dabbler to jest wieczny amator, to jest osoba, która zaczyna rzeczy z entuzjazmem i kończy tak naprawdę na pierwszym plato. Kiedy zaczyna postęp zwalniać, ta osoba zaczyna się zastanawiać, czy ten sport jest dla niej, czy ten związek jest dla niej, czy ta praca ma sens i już rozgląda się za czymś kolejnym. Nie ma tego plato, nie ma tego momentu czasu na rozwój umiejętności albo wiedzy. Ta osoba dość szybko rezygnuje z tego, na co się na początku zdecydowała, z dużym entuzjazmem. Drugi typ to obsesiv. Ja taką osobę nazywam przesadnym entuzjastą. I to jest człowiek, który we wszystko wchodzi jak granat po prostu. Idzie na kurs, a po kursie idzie do instruktora i pyta go o 500 książek, pyta go o 20 kursów, które będą go wspomagać w rozwoju. Ćwiczy dniami, nocami, weekendami, nie robi sobie żadnych przerw i rzeczywiście na początku osiąga to, o co mu chodzi. Czyli ma naprawdę wielki postęp i bardzo się z tego cieszy, ale w końcu przychodzi plato i niestety ta osoba nie jest w stanie tego znieść. Ona cały czas oczekuje haju, cały czas oczekuje piku. I jeżeli tak nie jest, to bardzo szybko się zniechęca i rezygnuje. Trzeci typ to haker. Haker to wyrobnik bez ambicji, można go tak nazwać. To jest osoba, którą pewnie masz w pracy, czyli pracuje minimum, a oczekuje maksimum. To jest osoba, która pierwsza wychodzi z pracy i ostatnia do niej przychodzi i zastanawia się, dlaczego nie ma awansu i dlaczego nie ma podwyżki. To jest człowiek, który osiągnął jakiś poziom umiejętności w danej dziedzinie, ale nie stara się o to, żeby w jakikolwiek sposób te swoje kwalifikacje podnieść. I czwarty typ, mój typ, można powiedzieć, którego ja nazywam Superman, to jest osoba, która próbuje osiągać rezultaty na siłę. To jest człowiek, który wbrew sygnałom z ciała, z umysłu, z otoczenia, brnie dalej w to, co zaczął, niezależnie od tego, czy to ma sens, czy nie, w pogoni za rezultatem. Może to być na przykład tkwienie w pracy, której nie znosisz, z bólem brzucha, z wieczną migreną itd. To jest, myślę, jeden z najniebezpieczniejszych typów i to prowadzi do chorób, o których mówimy, że są chorobami cywilizacyjnymi już w tej chwili, takie jak na przykład depresja, ale są to też zwykłe choroby psychosomatyczne, czyli rzeczy związane z wpływem umysłu na Twoje ciało. Myślę, że warto zastanowić się, kim jesteś. Czy jesteś amatorem, czy jesteś entuzjastą, czy jesteś wyrobnikiem, czy jesteś supermana, a może jesteś mistrzem. Kim jesteś w swoim życiu, kim jesteś w pracy, kim jesteś w domu, kim jesteś z przyjaciółmi, kim jesteś w różnych sferach swojego życia. Warto sobie zadać to pytanie z 2 powodów. Po pierwsze dlatego, żeby zorientować się, dlaczego być może nie osiągasz rezultatów, o jakie Ci chodzi. I po drugie, żeby móc to naprawić. Czyli żeby móc zrobić to, co jest możliwe, żeby osiągnąć Twój rezultat, na który czekasz. Jak zacząć proces mistrzostwa? Kiedy już masz coś, co naprawdę Cię interesuje, w czym chcesz być dobry, w czym chcesz się rozwijać, sprawdzi się tak naprawdę tylko droga mistrzostwa, wszystko inne zwykle zawiedzie. Najlepiej, żeby to była właśnie rzecz, na której Ci zależy, którą kochasz i która naprawdę Cię interesuje. I pierwszą rzeczą, jaką powinieneś zrobić, to na pewno przygotować się na to, jak będzie wyglądał proces. Czyli, że będzie plato, że będą postępy, będą chwile radości, a potem znów plato i że większość czasu tak naprawdę będziesz spędzać właśnie na plato. Jeżeli będziesz w momencie, w którym nie będziesz widzieć rezultatów, musisz sobie przypominać o tym, że to właśnie tam jest Twój rezultat. I to w końcu przyjdzie. To przyjdzie do Ciebie pod warunkiem wkładania właśnie pracy i wysiłku w ten proces.
pielęgnuj swoje plateau, bo to naprawdę odwdzięczy Ci się świetnymi rezultatami i wielką satysfakcją. Mistrzostwo wcale nie musi dotyczyć pojedynczej rzeczy, pojedynczej sfery Twojego życia. Może też dotyczyć całości. I to jest akurat moim zdaniem najciekawsza opcja, dlatego że poznajesz siebie lepiej, poznajesz lepiej świat i bardzo Ci na tym zależy. I to jest tak naprawdę esencja, jakby poznawanie esencji samego siebie. Wydaje mi się to bardzo ciekawe i taki jest cel selfmastery.pl i mój. Poza tym to podejście związane z mistrzostwem musi stać się częścią Ciebie. To musi być element Ciebie, dzięki któremu będziesz mógł używać tego w różnych sferach swojego życia. Istnieją cztery powody, dla których to się może nie udać. Znaczy, istnieje bardzo wiele powodów, ale myślę, że te cztery po prostu zabijają po drodze najwięcej osób i nie pozwalają im na osiągnięcie rezultatów, na których im zależy. Więc ważne jest to, żeby wiedzieć, że istnieje takie zjawisko jak homeostaza. Homeostaza to Twój naturalny mechanizm, na przykład utrzymujący temperaturę Twojego ciała na stałym poziomie i to jest bardzo dobre, ale jeżeli wprowadzasz jakąś zmianę albo próbujesz czegoś nowego, to bywa problematyczne. To znaczy, nawet jeżeli coś Ci się uda, czyli wprowadziłeś jakiś nawyk, na przykład biegasz sobie co drugi dzień i utrzymuje się to już na przykład 3 miesiące i wszystko działa super, to homeostaza powolutku będzie Cię cofać do momentu startowego, czyli do momentu, w którym nie biegałeś w ogóle, bo tak wyglądało Twoje życie przez dłuższy czas. To jest naturalny mechanizm i naprawdę sama wiedza na ten temat jest w stanie bardzo Ci pomóc w unikaniu tego, w unikaniu wracania do punktu startowego. Jeździec apokalipsy numer 2 to jest brak umiejętności utrzymania regularnej praktyki. Tutaj z pomocą mogą Ci przyjść nawyki wypracowane wcześniej i to może być coś tak trywialnego jak na przykład ścielenie łóżka codziennie. Jeżeli masz taki nawyk, to zastanów się, jak to było, kiedy wprowadzałeś ten nawyk, jak wyglądał cały proces i postaraj się pomóc sobie we wprowadzaniu nowych nawyków na bazie doświadczeń z wprowadzaniu tych starych, które już w Ciebie wsiąkły. Jeździec apokalipsy numer 3 to jest brak nawyku stałego uczenia się. I tutaj, dopóki chodzimy do szkoły, wszystko naprawdę wygląda dobrze. Żeby zdać do kolejnej klasy, czy zdać na kolejny rok, semestr, potrzebujesz zdać egzamin i potrzebujesz jakby posiąść określoną wiedzę. Niestety, po zakończeniu studiów, po zakończeniu nauki, bardzo niewiele osób to kontynuuje i bardzo niewiele osób jak gdyby utrzymuje ten nawyk w swoim życiu. I to przypomina rzeczywiście stanie w miejscu, kiedy cały świat Cię wyprzedza i wszyscy się uczą i wszyscy starają się być lepsi, a Ty sobie stoisz i po prostu czekasz, aż spłyną na Ciebie Twoje rezultaty z nic nie robienia. Jeździec apokalipsy numer 4 to oczekiwanie szybkiego rezultatu. I my na Zachodzie jesteśmy naprawdę w tym świetni i chcemy rezultat jak najszybciej, jak najtaniej, jak najniższym kosztem, jak najlepszy. Niestety, jeżeli chodzi o mistrzostwo, bliżej jest mu do takiej filozofii dalekowschodniej, czyli do powolnego doskonalenia umiejętności, aż do naprawdę praktycznie idealnego wykonywania jej. To jest to podejście, które powoduje, że te małe sukcesy kumulują się naprawdę na końcu w wielki sukces i po prostu prawie w perfekcję. O mistrzostwie można mówić godzinami i myślę, że jeżeli chodzi o mnie, bo to jest dla mnie naprawdę bardzo ważne, to nawet dniami, ale chodzi o to, żeby zastanowić się, jak praktycznie wykorzystać tą wiedzę. Jak możesz sobie pomóc dzięki mistrzostwu, na przykład w wychowaniu dzieci, w założeniu i prowadzeniu biznesu, w pisaniu powieści, w malowaniu obrazu itd., itd. Jak możesz zastosować tę metodę, żeby za 5-10 lat Twoje życie naprawdę wyglądało tak, jak tego chcesz? Jakie zaniedbane sfery życia możesz dzięki mistrzostwu wyciągnąć na prostą? Możesz to zrobić na przykład, nie wiem, z własną edukacją, związkiem, ciałem, cokolwiek chcesz. Wszystko zależy od Ciebie. Na dzisiaj to tyle. Jeżeli uważasz to wideo za ważne i przydatne dla siebie, podziel się nim z przyjacielem, subskrybuj mój kanał, polub je,
zerknij na moją stronę selfmastery.pl, zapisz się do newslettera, a ja co tydzień będę wysyłać Ci swoje darmowe wideo napakowane wiedzą dla Twojego mądrego rozwoju osobistego. Do zobaczenia.